Witajcie kochani w modzie ekokreatywnej. Zapraszam Was dzisiaj na hollumpeksowy, sylwestrowy oraz sylwestrowe stylówki second hand i vintage. No i oczywiście będą to stylówki w najnowszych trendach. Będą to, mimo że są to rzeczy niektóre vintage, będą wystylizowane w modny sposób, także zapraszam już serdecznie do oglądania i oczywiście do polubienia filmiku i jeśli podoba się Wam program, to zasubskrybujcie koniecznie i wciśnijcie sobie przycisk powiadomień, dzwoneczek, żeby dostawać wiadomości o nowych filmach. No i kochani, na wstępie powiem, że nowy rok to będą też nowe pomysły i też pewna nowość na moim kanale, którą zobaczycie już bardzo niedługo na początku stycznia. I moi drodzy, jeszcze chciałabym Was bardzo serdecznie zachęcić do obejrzenia sobie mojej kolędy, którą dla Was, dla moich widzów, dla moich przyjaciół wstawiłam na Facebooka oraz na TikToka. Jest też na Instagramie, także wszystkie linki do mojego kanału znajdziecie w opisie filmu oraz znajdziecie też link do piosenki bezpośrednio, która jest na Facebooku. A tymczasem wklejam Wam tu kawałek, taką zajawkę tej kolędy. To jest kolęda śpiewana na żywo, także pamiętajcie o tym, to nie jest teledysk, to nie jest nagranie, które można lekko zmodyfikować, dodać efekty i obraz i teledysk. Teledysk pojawi się w przyszłym roku. No niestety okazało się, że za mało czasu było na zrobienie tego, wiecie, produkcja taka już pełna teledysku i piosenki studyjnej jest bardzo pracochłonna, jest czasochłonna i wymaga też dużych nakładów finansowych, więc będzie to już na następny rok. Tymczasem taka wersja spod choinki, tutaj dla Was tylko fragment refrenu. Miłość niczym żar z kominka, niechaj dziś otuli nas, młoda noc ma tę moc, by rozniecać serca żar. Pod choinką ciepły koc, wczujmy się w świąteczny czar. Bo ta noc, bo ta noc ma tę moc, ma tę moc, by rozniecać serca żar. Pod choinką ciepły koc, ciepły koc, wczujmy się w świąteczny czar. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Jeśli będzie się podobała, to właśnie zamierzam ją nagrać i zrobić do niej naprawdę taki superowy, świąteczny teledysk na przyszły rok. Także zapraszam, żebyście komentowali i również na Facebooku, i na innych mediach społecznościowych. A tymczasem przechodzimy do stylówek sylwestrowych. I kochani, przygotowałam dla Was stylówki mniej formalne, takie na imprezę domową, na Sylwestra w domu, na Sylwestra na malutkiej imprezie z przyjaciółmi, z rodziną, a także na taką już trochę większą imprezę, bo z tego co wiem, dozwolone są jakieś tam już imprezy publiczne, niewielkiej ilości gości, więc też pokażę Wam jakieś takie już bardziej wystrzałowe stylówy z takimi mega już ciuszkami eleganckimi i wystrzałowymi. Zapraszam. Moi kochani, jeszcze na końcu filmiku zamieszczę dla Was wyzwanie. Powiem, co trzeba zrobić, jakie warunki spełnić, żeby w następnym odcinku zostać wylosowanym do tych jedwabnych rzeczy, a paszka jedwabna jest do wzięcia, nowiutka, z silki, scrunchie czarna, też z jedwabiu, oraz mam też dla Was apaszkę, którą Wam pokażę na końcu, na końcu filmiku, będzie przebitka tej apaszki. Jest to druga apaszka, którą upolowałam w lumpeksie, no i zobaczycie ją na końcu, właśnie w tej części o wyzwaniu. Tymczasem przechodzimy do stylówek. Moi drodzy, postanowiłam trochę zaszaleć. Ja osobiście idę na niewielką imprezę w gronie przyjaciół, z teatru. Więc nie będzie to balowa impreza, nie, będzie może jakiś tam taniec, pewnie będziemy śpiewać, będziemy oczywiście się super bawić, ale na pewno nie będzie to jakiś bal, więc ja tutaj osobiście nie wkładam sukni balowej, ani takiej typowo na wielką imprezę. Pokażę Wam dwie propozycje, w których się chcę ubrać i proszę Was o komentarze, żebyście pisali, która Waszym zdaniem wersja jest lepsza. Ja się skłaniam ku jednej z tych wersji. No,
I to właśnie będą rzeczy, które pokażę Wam pierwsze, a na samym początku pokażę Wam jeszcze właśnie haul lumpeksowy, czyli co kupiłam w związku z Sylwestrem. No i tak, kochani, pierwsza rzecz to jest ta bluzka, którą mam na sobie i od razu z tą bluzką pokażę Wam stylówy. Jest przepiękna, to jest vintage bluzka z czystego jedwabiu. Cały spód tej bluzki, zresztą wierzch również, oprócz koralików, jest z czystego jedwabiu i powiem Wam, że no niesamowita jest ta bluzka, już nie mówiąc o wyglądzie, no jest naprawdę przepięknie haftowana koralami. Troszkę musiałam ją ponaprawiać, bo wiecie, takie bluzki z koralami bardzo łatwo jest zepsuć, pociągnąć lekko za nitkę, a nawet po czasie one same zaczynają wychodzić te nitki i te koraliki spadać, więc musiałam ją troszkę ponaprawiać, ale sami przyznajcie, że robi niesamowite wrażenie, zręcznie haftowana na jedwabiu. No i ona jest trochę takim motylem, takim mi się skojarzyła z takim właśnie motylem, z takim jakimś kolorowym owadem, ptakiem, cokolwiek. No po prostu jest w takim stylu, to jest pierwsze skojarzenie, które myślę przychodzi każdemu do głowy, kwiat, ptak, motyl. Coś barwnego z natury, bo te wzory też przypominają naturę właśnie. No i w związku z tym przygotowałam... Aha! I zapomniałam powiedzieć, że za tą bluzkę zapłaciłam tylko 2 zł. To jest w ogóle... wow! Naprawdę, ona mnie kosztowała 2 zł na ostatecznej wyprzedaży. Pewnie dlatego, że trochę były poodfruwane te nitki, no i nie każdy ma ochotę coś takiego naprawiać, bawić się tym. No, 2 zł. I w ogóle wszystkie rzeczy, które dzisiaj Wam pokażę, kosztowały 2 zł. To jest po prostu hit. Nie, przepraszam, szalik kosztował więcej, ale rzeczy kosztowały 2 zł, ta bluzka. No i zobaczcie, w związku z tym, że mi się skojarzyła tak motylowo, to właśnie zobaczcie, w pierwszej stylówce, tu, którą Wam pokażę, jest trochę taka drapieżna ta stylówka, dlatego że te rajstopy kabaretki do krótkich spodenek robią takie trochę drapieżne wrażenie, no i też wysokie obcasy, które mają taki opalizujący właśnie motyli efekt. I te rajstopy mają z boku takiego motylka cekinowego, w takich barwnych, w takich kolorach trochę, które niektóre z nich będą tutaj się pojawiać, taki trochę tam jest różu, lekko niebieski, zielony, jak te cekiny tu u góry, które się tak mienią, podobnie jak te buty. No stąd takie skojarzenie, no i oczywiście do tego mega ozdobna torebka, żeby już dopełnić ten obraz takiego, wiecie, takiego hardkoru, powiedziałabym, kolorystyczno-wzorowego. No i powiem Wam, że ja uważam, że jak najbardziej cekiny, błyszczące materiały, taki odlot trochę, jakieś kronki, jakieś takie ozdobne rzeczy, to jest super na Sylwestra. Karnawał i Sylwester to są dwa takie, można powiedzieć, wydarzenia, gdzie możemy się tak ubrać i warto skorzystać z tej okazji. Nie wkładamy jakiejś małej, czarnej, bez ozdób. No bo takie coś można włożyć zawsze, naprawdę, nawet na jakąś potańcówkę w lecie, do kawiarni, wszędzie. A teraz właśnie jest idealny moment, żeby zaszaleć, więc zaszalejmy. Słuchajcie, bardzo Was zachęcam, nawet jak jesteście w domu, zaszalejcie, włóżcie coś odjazdowego, coś, w czym będziecie się czuć wyjątkowo tak festive, jak się to mówi po angielsku, czyli tak świątecznie, odświętnie, imprezowo, żebyśmy mogli poczuć ten nowy rok, uczcić to nadejście czegoś nowego. Zachęcam Was, żebyście właśnie zaszaleli, nie w dresie, a i włóżcie wszystko, co macie najlepsze, najbardziej świecące, dlaczego nie? Kochani, ja się zamierzam ubrać właśnie albo tak, no i to jest ta druga stylowa, czyli już nie kabaretki, bo jednak wiecie co, to nie jest jakaś mega wielka impreza albo bardzo odjazdowa impreza młodzieżowa, więc ja bym wybrała te rajstopy, które są w kolorze spodenek i mają złotą nitkę, mają taką błyszczącą nitkę, więc one bardzo błyszczą. Ja nie wiem, na ile to będzie widać, ale one są bardzo błyszczące, takie świecą się trochę jakby. Te buty nawiązują tutaj do tych cekinów, które się właśnie tak opalizują. Tak, i do tego ta torebka, którą już wiele razy widzieliście, bo ja jestem za tym, żeby torebką nawiązać do tej bardzo błyszczącej cekinowej bluzki. No i torebka ma tutaj różne takie też kolorki, które będą nam tu pasować, będą mi tu pasować. Ja jestem bardzo ciekawa, co sądzicie. To spodenki są bardzo krótkie, no ale w końcu to jest Sylwester, impreza. Nie będę udawać, że tutaj będę jakąś skromnisią i się będę bardzo zachowawczo ubierać. Trzeba zaszaleć, po prostu, to jest impreza. Zamierzam tańczyć, zamierzam się bawić. Trzeba trochę sobie popuścić dzisiaj, popuścić Sylwestra, wiecie, wodze. No i do tego jeszcze, jak będzie bardzo zimno na polu, czyli jak nie włożę oczywiście jakąś górę, ale jak
jak będzie mi zbyt zimno w tej bluzce, chociaż ona jest dosyć ma długi rękaw i jest cieplusieńka, bo to są dwie warstwy jedwabiu, to jednak być może włożę na to sweter cekinowy i później go po prostu zdejmę. To będzie tylko na czas przejścia, ale też żeby był taki odlatowy, no to właśnie to jest ten sweter od Melen Birger, kaszmirowy z naszytymi cekinami. Bardzo bogaty sweter. No, a ja dopóki jest zapięty, to pasuje do tej bluzki. Rozpięty już nie bardzo, zbyt srebrny jest. Ale tak jak zapięty, jak tylko sweter ma być widoczny, to jest moim zdaniem okej. No i to jest moja jedna propozycja. Piszcie koniecznie, czy będzie Wam się podobać ta, czy ta następna. A następna propozycja to propozycja trochę a la seks w Wielkim Mieście, ale takie odświętna. Kiedyś robiłam program o stylówkach Seks w Wielkim Mieście. Jak nie widzieliście, to sobie wejdźcie na ten program na moim kanale. No i taka spódnica tiulowa w takim jasno-miętowym kolorze. Ona jest taka srebrno-miętowa, ma taki srebrny pasek jakby, taki kremowo-srebrny. No i do tego wybrałam taką bardzo ozdobną bluzkę. Chciałam wyglądać trochę jak taka świąteczna wróżka, wiecie, nie wiem, coś takiego jak dzwoneczek z Disneya, z Piotrusia Pana, bo to tylko film jest Disneya. No i dlatego ta bluzka taka bardzo, bardzo błyszcząca, trochę jak taka, czy jakieś lukrowane ciasteczko, nie wiem jak to właściwie nazwać. No taka bardzo błyszcząca, jasna stylowa, do tego rajstopy ze złotą nitką, do tego cieliste buciki, takie bez koloru, żeby już tutaj nie przesadzić. No i oczywiście jakakolwiek biżuteria do tego będzie pasować. I mam dwie propozycje torebek. Zobaczcie, jedna torebka to buty, które dałam do ozdoby, tutaj mi się zahaczyły. Jedna torebka to coś też nowego, co otrzymałam od mojej przyjaciółki na gwiazdkę. Vintage taka torebeczka słodka, zobaczcie, haftowana jest takimi koralami, jest przepiękna. Ma śliczny kolor i już nosiłam ją na Wigilię, bo pasowała mi do tej złotej bluzki, tej kremowo-złotej i do czerwonej spódnicy. Świetnie to wyglądało, bardzo mi się spodobało. No i, no i ta torebeczka tutaj też mi się podoba właśnie do tej bardzo ozdobnej bluzki i ona jest taka pastelowa, mimo że ten kolor tu jest taki niby trochę różowy, ale ta bluzka też ma tam takie różne bardzo pastelowe barwy i jest beżowa, więc stwierdziłam, że może to być. Druga wersja jest do takiej torebki pudrowo-różowej, z takim kwiatem, też taka bardzo kojarzy mi się właśnie z taką baletnicą. Jedwabna torebka a la portfelik. No i do tego oczywiście jak będzie zimno, założę sobie żakiecik, ten z ostatnich zakupów, taki od Buch, Kopenhagen, ale raczej nie, bo ten żakiet jednak mi tutaj za duży jest dla mnie. Więc wybrałam takie bolerko kaszmirowe, 100% kaszmir, wyhaftowane perłami. One według mnie idealnie właśnie dopełnia tego stroju. Zobaczcie, ono ma takie tutaj detale, to jest kaszmir, to jest bardzo wygodne i to jest przepiękne. Przepięknie haftowane jest tu na dekolcie i perfekcyjnie według mnie do tego pasuje. Nie wiem, jak Wam się to podoba. Mnie ta stylówka zachwyca i dlatego się biję z myślami, czy iść w tym, co jest na pewno bardziej praktyczne, czy iść w tamtym takim bajkowym fairy zestawie. Poradźcie mi, co Waszym zdaniem jest lepszym wyborem. No, kochani, i przechodzimy dalej. Teraz pokażę Wam kolejną rzecz z Hola. Mianowicie jest to taka spódnica kloszowa, z krótka, firma Suit Apparel, dobra marka. I ona jest, wiecie co, to jest wersja jakby zeszłorocznej mojej stylówki z takim czarnym body. Zobaczcie tu przebitkę, taka stylówka z taką spódnicą w panterkę. I ona była w kolorze takim panterkowym, natomiast to jest panterka, ale czarna na czarnym, taka tłoczona. Ona ma bardzo fajny materiał, który tak sterczy. I tę spódnicę kupiłam za 2 złote, serio, ostatnio właśnie w Holu, w tym samym, co kupiłam tę bluzkę, w tym samym momencie jakby. Przesuperowa spódnica, naprawdę. No i to jest taka prosta stylówka. Jeżeli jesteście w domu, to możecie coś takiego sobie właśnie włożyć. I zobaczcie tutaj, włożyłam po prostu do tego te rajstopy też z motylem, buty też opalizujące, żeby troszkę podkreślić klimacik. I do tego czarne body, można bardziej spektakularną biżuterię tu obrać. Ja akurat, szczerze powiem Wam, że zapomniałam, bo miałam włożyć taki naszyjnik z gwiazdami. On by tutaj fajnie wyglądał, ale po prostu jakiś naszyjnik, nawet złoty.
do tego można sobie dobrać żakiet i ja tutaj pozwoliłam sobie włożyć taki żakiet, mój vintage, też haftowany na jedwabiu, w takim stylu trochę, on jest w stylu Armaniego jak dla mnie. Takie fiolety, srebro, przepiękny żakiet i on jest w stylu lat 80. bardzo modny, z tymi takimi szerokimi ramionami i do takiej kloszowej spódniczki, która też trochę nawiązuje do lat 80. do tego prostego spodu, taki żakiet nałożony już daje nam tą świąteczną atmosferę. Widzicie, takie detale właśnie o tym świadczą. Nawet jak włożycie małą czarną, ale na wierzch coś zaszalejecie, jakiś haftowany szal, narzutka, coś, jakaś niesamowita biżuteria bardzo ozdobna, to już zrobi nam taki luks klimat, taki właśnie sylwestrowy. Oczywiście możemy też zaszaleć tym razem z makijażem. Jak wiecie, ja jestem osobą, która mało się maluje, taki minimalistyczny makijaż stosuję. Ale wiadomo, na scenę się maluje, no i na Sylwestra też bardziej zaszaleje. Teraz mam, nie wiem czy to widać, pewnie nie bardzo, ale to już mniejsza z tym. Mam też taki makijaż trochę w kolorach takich jakby pawich, lekko, ale też delikatnie. Można zaszaleć bardziej, tu można użyć już sztuczne rzęsy, żeby to pasowało do tych cekinów. Ja na pewno też sobie jeszcze bardziej zaszaleję z makijażem już na samego Sylwestra. Idziemy dalej, kochani. I jeszcze jedna rzecz, której zapomniałam Wam powiedzieć, to jest właśnie ten szal z lamy. To jest naturalne futro lamy, farbowane i on właśnie w tej stylówce, zobaczcie, w tych stylówkach właściwie, z tymi spodenkami był. Za ten szal dałam 10 zł, ale jest warty każdej złotówki. To jest mega ciepłe, to można normalnie jako szalik też na co dzień nosić, do płaszcza, bo on bardzo ładnie wygląda i on naprawdę tak cieplusieńki jest i to jest, no, to jest przepiękna rzecz, naprawdę przepiękna rzecz. No i ma przepiękny kolor. Nie, inaczej tego nie umiem określić, dlatego się tak powtarzam. Jestem zachwycona i jeden z moich ulubionych kolorów, także jestem bardzo zadowolona z tego zakupu, też niedrogiego. No, kochani, i w takim razie przechodzę teraz do bardziej eleganckich rzeczy. Chcę Wam pokazać jeszcze, przypomnieć mój kombinezon z poprzedniego roku. W zeszłym roku byłam w tym kombinezonie cekinowym, zobaczcie, prześliczny. Kupiłam go kiedyś, 3 lata temu, na takim wyprzedażowym, na Allegro, w takim wyprzedażowym sklepie. Prześliczny, przepiękne kolory i zobaczcie tu przebitkę z filmiku, który był na moim kanale i na moich mediach społecznościowych właśnie. I to jest też filmik z tego programu o stylówkach sylwestrowych. Także to jest jeden z moich ulubionych strojów, ale już nie chcę się powtarzać w tym roku. Być może znowu za rok go włożę, chyba że pójdę na większy bal. Także to jest takie coś i właśnie też te rajstopy, które tam pokazywałam i te opalizujące buciki. No i to było mega fajne, wygodne i ekstra w ogóle. Jeden z moich ulubionych, tak jak mówię, strojów. Kochani, idę dalej i teraz przechodzimy do sukni, takich już bardziej balowych. Zacznę od krótszych, mianowicie pokażę Wam sukienkę taką wystrzałową, rokową. Ona jest firmy Lipsy London, bardzo lubię tą firmę, oni mają bardzo fajne sukienki, właśnie sukienki głównie. Przesuperowa, taka rockowa sukienka z takimi podartymi falbankami jakby i tutaj ma takie rockowe dżety ponaszywane, to nie są naklejane, tylko naszywane, to jest naprawdę porządna rzecz, na wiskozowej podszewce super się nosi. No i oczywiście tutaj znowu do siatkowych rajstop i tutaj do, no już nie będę się bawić w różne zmiany obuwia, bo tu można kombinować nawet z takimi traperami, czy z takimi, wiecie, butami na wysokiej podeszwie, na koturnie, z jakimiś ćwiekami, ale ja już tutaj, to już kolor bardziej mi chodziło. No i tak to wygląda, do tego można sobie założyć bolerko, które tutaj mam w kilku stylizacjach i to jest takie wełniane, śliczne bolerko z kaszmirowe, z naszytymi takimi właśnie też mocnymi dżetami, takimi diamentowymi i to mi się mega podoba do tego. Właśnie to podkreśla taki rockowy, ale też właśnie ten sylwestrowy i świąteczny charakter. Także to też jest jedna z takich fajniejszych rzeczy, które mam na takie imprezki, wiecie, bardziej luźne. I to też jest sukienka jedwabna, kupiona kiedyś w lumpeksie za 15 zł. Kochani, no i teraz suknie długie. Zostawiłam je na koniec. Jedna z tych sukni to ta sukienka z jedwabiu, przecudowna jest, Bicici firma XS-ka, ale jest dla mnie idealna. Naprawdę ma śliczne hafty z koralików, zobaczcie tu. No i tak jak mówię, jest cała jedwabna, podszewka też jest jedwabna, ma falbany i właśnie co jest piękne w tej sukience, to jest jej idealnie skrojony dół i te rozchodzące się falbany, które robią z przodu takie rozcięcie, a z tyłu ta sukienka jest jak taki długi ogon, to jest naprawdę
przepiękna rzecz. Na pewno kiedyś w niej właśnie na jakiś bal, na jakąś galę, jak będę mieć okazję, ubiorę, bo jest cudowna. Może nawet użyję ją w teatrze do finałowych piosenek, chociaż ona jest naprawdę elegancka. No i oczywiście tutaj do niej pasują eleganckie rzeczy. Ja nawet nie ubrałam rajstop, tylko pięknie ogolone nogi muszą być. Włożyłam sobie takie buciki, zobaczcie, atłasowe, z takimi też srebrnymi sprzączkami małymi na bardzo cienkiej szpileczce. Bardzo ładne buciki też. Ja tu mam więcej takich par, ale akurat wybrałam te. No i oczywiście też można sobie włożyć bolerko, jak jest nam zimno, bo to jest naprawdę odkryte. Albo piękny jedwabny szal, też mam taki. Ale załóżmy, że można sobie takie bolerko, jak naprawdę jest chłodno, czy gdzieś się przechodzi z miejsca w miejsce. No i ta sukienka to jest naprawdę, naprawdę już taki high life. Do niej można by szarą torebkę, albo też tą torebkę, która jest tu, tylko może na tą stronę noszoną, tak żeby już nie epatować tak aż tymi mocnymi cekinami, bo ona jest bardziej subtelna. No i kochani, ostatnia suknia to czerwona suknia od Karen Millen z jedwabiu. No i stwierdziłam, że trzeba jakąś odmianę kolorystyczną, bo tu mieliśmy co prawda jasne, niebieską suknię, ale dużo było tych ciemnych stylówek. No, chociaż ta jest w sumie bordowa, więc no nie ma przewagi czerni, ale w kolory. Idziemy w kolory, żeby się rozweselić, bo ten czas, ten rok nie był najweselszy i ostatnie dwa lata w ogóle. Taka suknia przepiękna, też haftowana koralami i wyszywana tutaj dżetami. I ona jest w stylu amerykańskim tutaj na dekolcie, ma przepiękny krój, przepiękny kolor. Do niej oczywiście włożyłam sobie czerwone szpilki od Michaela Korsa. Oczywiście bez rajstop, ale rajstopy cienkie, cieliste jak najbardziej mogą być. Ja już do tej sukni bym tylko szal wkładała, jeżeli już, na pewno nie jakiś żakiet czy coś w tym rodzaju. Nawet to bolerko kaszmirowe już mi się wydaje mało eleganckie. No i w dwóch torebkach wystąpiłam. Jedna jest taka koralikowa, bardzo jasna. Druga jest z jedwabiu, czerwona, też z takimi dżetami, więc idealnie pasuje. Jest minimalnie ciemniejsza od sukni, ale nie przeszkadza, moim zdaniem to wcale. No i też prześliczna torebka, prezent od przyjaciółki. Także też bardzo, bardzo moim zdaniem pięknie to wygląda. I kochani, to już wszystkie stylówki na dzisiaj. Wydaje mi się, że wybór jest, od długich sukni do wręcz spodenek, więc jest różne pomysły. Mam nadzieję, że coś się Wam spodobało. Piszcie koniecznie, co Wam się najbardziej podobało i co powinnam wybrać z tych dwóch rzeczy, które Wam mówiłam. A teraz pokażę Wam apaszkę, która będzie też do wygrania. Prześliczna apaszka z czerwienią również, z jedwabiu czystego, kupiona przeze mnie za 2 złote, ale kochani, no to, że kupiłam ją za 2 złote, mogłabym ją sprzedać dużo drożej, bo to jest jedwab, taki w stylu Versace wzór, przefajny, no nie jest to nowa, wiadomo, to jest rzecz używana, ale będzie to rzecz trzecia, którą będzie można u mnie wygrać w następnym holu. Jest w całkiem dobrym stanie i ślicznie wygląda, jak się włoży, bo jest taka naprawdę przepiękny wzór i piękna kolorystyka. Także zachęcam Was do wzięcia udziału w rozdaniu, trzeba być aktywnym subskrybentem i napisać komentarz i napisać, że chcę brać udział w rozdaniu i w przyszłym programie dla wszystkich, którzy tak uczynią, zrobię wybór znowu karteczkowy, no i dla wszyscy, którzy spełnią warunki, będą mogli wziąć udział w tym konkursie jakby i wygrać te właśnie rzeczy, o których mówiłam na początku. Serdecznie Was już zapraszam na następny program, którym będzie haul lumpeksowy jeszcze z zakupów z tego roku, ale pokażę go już Wam w nowy rok albo w drugi dzień nowego roku. Zobaczymy, jak się wyrobię. Kochani, pozdrawiam Was serdecznie, cudownego Sylwestra, super się bawcie, odreagujcie te stresy tego roku i wkroczmy w nowy rok z nową nadzieją, z nowymi planami. Pozdrawiam Was, buziaki. Szczęśliwego nowego roku. Pozdrawiam też Borka noworocznie.